Witam serdecznie, baku z tej strony i w tym materiale porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji. Mam mnóstwo dla Was informacji, chciałam je dzisiaj wszystkie dla Was zebrać, ale niestety nie jest to możliwe. Z jakiego to powodu? Już wam mówię. Rockstar ma taką taktykę, że tydzień przed wydaniem aktualizacji zaczyna sypać informacjami. Każda normalna firma rozłożyłaby to na miesiąc albo nawet więcej, ale nie! Rockstar chce się wyróżnić. I po prostu robi spam informacjami w jeden tydzień. Do tego także są zaufane osoby w środowisku, które popisały się już kilka razy, że mają informacje z środka, powiedzmy Rockstara, i dają nam przed DLC zawsze konkretne informacje, co wejdzie do gry. I takie osoby już się odezwały. I rzucają mnóstwo informacji, i ja sam już nie mogę się w tym połapać, bo naprawdę tego jest mnóstwo. A tak się zapowiadało, że te DLC będzie malutkie. Ale na podstawie tych przecieków, mogę Wam powiedzieć, będzie naprawdę mnóstwo rzeczy do roboty i dostaniemy mnóstwo nowego kontentu. Więc od teraz już wchodzimy na wyższe obroty i codziennie od teraz będę wrzucał dla Was dwa albo nawet trzy filmy dziennie. Dopóki nie wyjdzie aktualizacja, będą to różne przecieki i tu warto podkreślić przecieki, bo te informacje są sprawdzone, ludzie są wiarygodni, więc nie są to plotki, tylko przecieki. Oczywiście. Zawsze coś Rockstar może w ostatniej chwili wyrzucić, ale raczej jest to mało prawdopodobne, więc te rzeczy, które Wam pokażę i będę o nich opowiadał, na 99% pojawią się w grze. Niekoniecznie na premierę, ale na pewno za jakiś tydzień, dwa albo osiem te rzeczy dostaniemy, bo właśnie Rockstar daje nam jakąś porcję DLC na początek, a potem dawkuje powoli, żebyśmy po prostu mieli jakąś zachętę, żeby do tej gry wracać. I tyle z takich, powiedzmy, wstępnych informacji. Pamiętajcie oczywiście, łapka w górę, sub komentarz, to są rzeczy, które są mi dowiedziane, a my teraz sobie zaczynamy. Więc tak, na początek może polecimy sobie z oficjalną informacją od RockStara. RockStar wczoraj dał nam informację na temat korzyści, które dostaną osoby, które opłacają GTA Plusa. I tutaj standardowo, muszę szybko wytłumaczyć, bo dużo osób nie wie, co to jest. Więc GTA Plus jest to taka subskrypcja, której nie musisz opłacać, żeby grać w GTA Online, ale możesz, jeżeli grasz na nowej generacji konsol i w zamian dostajesz profity. Różne premie, zniżki, czasem jakieś darmowe rzeczy i to wszystko za 27 zł miesięcznie. Dostaliśmy informację, czego możemy się spodziewać 13 grudnia, kiedy wleci aktualizacja. Jakie profity dostaną osoby, które są członkami GTA Plus. Wspominam wam oczywiście o tym, dlatego, że Rockstar przez to, że dał nam informację o GTA+, Plusie, to dał nam także informacje dla wszystkich graczy, bo dokładnie opisał, jakie profity dostaną ludzie, którzy mają GTA+, Plusa, a te profity będą na nowy content. Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że osoby, które mają GTA+, Plusa, dostaną premię 50% więcej hajsu i 50% więcej RP na pierwszą dawkę. Brzmi to zagadkowo, ale już tłumaczę. Pierwsza dawka to jest taki zestaw misji fabularnych, który wejdzie wraz z nową aktualizacją. I jak sam Rockstar pisze, jest to pierwsza część dwuczęściowej aktualizacji. Więc możemy się spodziewać, że w przyszłości, najprawdopodobniej dopiero w lato, dostaniemy drugą część tej aktualizacji wraz z tymi fabularnymi misjami. Mam nadzieję sam osobiście, że nie będą to misje w stylu tych, które dostaliśmy w ostatniej aktualizacji, czyli misje ULP. Które były dziadostwem, nie oszukujmy się. Najlepsze misje fabularne dostaliśmy w DLCD. I nie mówię o tym całym napadzie, pseudo, powiedzmy zlecenie dla doktora Dre, tylko krótki trip, czyli trzy misje fabularne, gdzie gramy Franklinem i Lamarem. Coś w takim stylu chciałem zobaczyć. Coś co poszerza to, co znamy z fabuły. Ale prędzej dostaniemy coś w stylu pewnie tych misji kasnowych, które robimy, kiedy mamy kupiony penthouse. Tak zgaduję. Zobaczymy. Kolejna świetna informacja, którą mamy dzięki temu, że iść jest GTA Plus. To Rockstar podzielił się tym, że dostaniemy nowy pojazd. Będzie to MTL Brigade 6x6. Zanim omówię to, w jaki sposób ten pojazd będzie działać i dlaczego nam będzie on potrzebny, to powiedzmy sobie jedno. Brigade już w GTA mamy i prezentuje się on właśnie w ten sposób, ale to jest zwykły Brigade. Ten będzie kompletnie nowy i będzie możliwy do modyfikacji. Nową wersję Brickade'a widzieliśmy już na trzech screenshotach. Pierwszy z nich prezentuje się w ten sposób. Widzimy go od boku. Widzimy z przodu taran. I takie specyficzne oznaczenie. Kolejny screenshot czai się, powiedzmy, tuż za budynkiem. I dalej. Mamy dokładnie to samo oznaczenie. Ale inny taran warto zauważyć. I ostatnie zdjęcie tego Brickade'a. Także zobaczcie po raz kolejny. Inny taran. I cały czas te same oznaczenie. Czy to jest przypadek? Raczej nie, ale może o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, tak zajawie powiedzmy, żebyście jutro kliknęli w mój materiał? Dlaczego to jest cholernie ważne? Zostawmy w tym materiału taką lekką tajemnicę. Może ktoś z Was w komentarzach się dopatrzy i da znać. No ale właśnie, mówię wam. Czemu ten pojazd chceciwaty? Czemu widzimy go trzy razy już? Zobaczcie, że Rockstar dał nam informację DLC oficjalnie 3 razy i 3 razy mamy zdjęcie tego pojazdu. Ten pojazd jest cholernie ważny. I jak sam Rockstar napisał, po ukończeniu pierwszej dawki i zdobyciu potrzebnego wyposażenia, wszyscy gracze mogą zainstalować wytwórnię kwasu wewnątrz nowego MTL Brigade 6x6. I oczywiście informacja, że członkowie GTA Plusa będą mogli zrobić to za darmo, a także będą produkować ten kwas o 50% szybciej. Niestety, albo istety, nie jestem ekspertem od nielegalnych używek. Nie wiem dokładnie, czym jest kwas, ale zgaduję, że jest to pewnego rodzaju narkotyk, tak to rozumiem, i będziemy go produkować w naszym brigadzie, czyli nasz brigade będzie mobilną wytwórnią. Moim zdaniem, brzmi to całkiem nieźle. Jestem ciekawy w jakiś sposób będą wyglądać sprzedaży tego specyfiku powiedzmy, no bo raczej będziemy go produkować po to, żeby go sprzedawać. Jak usłyszałem z przecieków, że będzie właśnie możliwość produkcji czegoś, to od razu mi się skojarzyło to z tym oto oficjalnym obrazkiem, na którym widzieliśmy nie dość do tego Breakada'a, to jeszcze tuż obok był camper. Camper, który oczywiście kojarzy mi się z Breaking Bad i myślałem, że tam będzie możliwa produkcja, ale niestety nie. Ale czemu tak myślałem? No pierwsze, no kamper, raczej nie bez powodu i do tego jeszcze ten camper jest pokolorowany, raczej pomalowany, ma lakier na kolor czerwony, nie da się w GTA modyfikować kampera, a tutaj jest camper, który już w grze jest od samej premiery i widzimy, że ma kolor czerwony. Więc jest też opcja, że może być jakaś mniejsza wytwórnia? Liczę na to, no bo kurde, kaman. Każdy fan Breaking Bad, a jest ich naprawdę sporo, ucieszyłby się z takiego małego smaczku. Mam nadzieję, że ten kamper będzie w jakiś sposób wykorzystywany, no bo zobaczcie, także jest na kolor czerwony pomalowany, tak samo jak Brickade, także czerwone kolorki. Może to nie jest przypadek, zobaczymy. Piszcie swoje teorie w komentarzach. Została nam ostatnia rzecz do omówienia i są to te oto stroje, które dostaną osoby, które opłacają GTA+, Plusa. więc niestety, jeżeli grasz na PC, tam nie ma GTA+, Plusa, to nawet nie bierzesz o możliwości ich zdobycia, a stroje są całkiem niezłe. Jeżeli chodzi o to, co widzimy po środku, to wydaje mi się, że ten sweter już jest w grze od dawna, ale mogę się mylić, ale jeżeli widzimy to, co jest po lewej i po prawej, no to są kompletnie nowe stroje. Początkowo myślałem, że są to maski, które mamy od premiery w gierce, ale okazuje się, że nie, bo to nawet nie są maski, to są całe stroje. Po lewej widzimy strój takiego renifera, yy, cały, bardzo fajnie to wygląda, a to po prawej takie gówno. Na pewno będę tego stroju po lewej używał, ale niestety yy, to jest tylko i wyłącznie dla osób, które będą opłacać GTA. no to przynajmniej wychodzi. I proszę Państwa, to tyle. Zapraszam Was na kolejny materiał już jutro o 10.15, a teraz się żegnam, siema, cześć, elo!